Ha, cześć! Pewnie się mnie tu nie spodziewaliście. Na moim kanale. Widzowie, zostawcie lajka, ponieważ jeśli pod tym filmem wbijecie 1000 lajków, ponieważ umieram na YouTubie, więc zostawcie lajka, proszę. Wbijmy dużo lajków, proszę. I udostępnijcie ten film gdziekolwiek. No, nie chcę umrzeć na YouTubie, no. Nie będzie donatowania, nie będzie niczego, kurde, no. Pierdolę, to wszystko. Ale nie, poważnie, zostawcie lajka, zostawcie subskrypcję z dzwonem, moi drodzy. 30% osób, które mnie ogląda, tylko mnie subskrybuje, więc subskrybujcie mój kanał, bo się obrażę. Więc czerwony przycisk ma być szary, nie bądź debil. I kliknij ten czerwony przycisk i oglądaj film do końca i napisz w komentarzu: udostępniłem ten film, to zobaczymy, czy udostępniłeś. Czy kłamiesz, czy nie kłamiesz, czy jesteś dobrym człowiekiem, czy nie. Oglądajcie mi do końca, cześć. Moi drodzy, dzisiaj znowu trollowanie streamerów. Lubicie tą serię, mam nadzieję, że tak. Ponieważ nie wiem, czy zostawiliście dużo lajków pod ostatnim filmem. Jeżeli nie, to wejdźcie na ostatni film i również zostawcie tam lajka i obejście sobie go do końca. Ponieważ, moi drodzy, nagrywam ten film wcześniej, ponieważ montażysta wyjeżdża. Cześć montażysta, możecie napisać: siema montażysto, odpocznij sobie takie tam. I muszę wcześniej nagrać, więc nagrywam drugi dzień dzisiaj, znaczy drugi raz w dzisiaj i ten. Pewnie was to nie obchodzi, jebać, nie? Moi drodzy, mamy młodszego dzisiaj streamera, X Rusek. Szczerze się dziwię, ma 50 osób na streamie, okej? Okay? Jak miałem kiedyś 50 osób, to byłem zajebisty. Teraz niektórzy są inni, no. Moi drodzy, on jest młodszym streamerem, chyba słyszycie po głosie. No jest młodszym streamerem. Dzisiaj zamierzam trollować takich ludzi, czyli młodszych jakichś, bo oni są raczej troszkę, może będą bardziej, wiecie, o, Zęciak, może tutaj jesteś super, czy coś, albo jesteś szmatą. Oni są bardziej emocjonalni, więcej się dzieje. Zróbmy to, widzowie. Moi drodzy, pierwszą najważniejszą rzeczą, to trzeba się do niego tepnąć. Czy on ma w ogóle nick X-Rusek? Tak, to jest on. To jest on, widzowie. On jest tutaj i sobie siedzi. Moi drodzy, myślę, żeby to zrobić jakiegoś mocniejszego trolla, takiego mocniejszego, że go będę wkurzał troszkę. Dzisiaj będziemy wkurzać go, także tak jest plan. Moi drodzy, on właśnie w tym momencie tutaj jakichś ziomków ma. Jakichś ziomków ma, moi drodzy. I... No, ale wy jesteście u mnie. Co tu się dzieje w ogóle? On się właśnie zdenerwował, czekajcie. No. Właśnie do nóżek. Moi drodzy, tu jest jakiś ziomek, którego ten typ bije. Nie wiem, czy to widzicie. X-Rusek bije Ksawciu. Moi drodzy, trzeba w tym momencie X-Ruskowi, proszę bardzo, zabierzmy mu dwa koksy. Czemu nie mogę, halo? Moi drodzy, zabierzmy mu koksy i zabierzmy mu refy. Jestem ciekawy jego reakcji. Myślę, że się może troszkę wkurzyć, bo zginie. Nie, dobra, ale wy jesteście frajerami. Dobra, tu już się zdenerwował. Jestem ciekawy, aż co, jaka będzie jego reakcja, jak zabiorę mu koksy i refy. Moi drodzy, uwaga, czy to będzie ten moment? Chyba tak. Ty panowie, dam podrzeb karki. No i dobra, Czy... O nie, on jeszcze patrzył na EQ, a ja mu to zabierałem, widzowie. Koksów nie zauważył, refu też nie zauważył, jak mu zabieram. Dobra, git. On generalnie, z tego co widzę, ma jakąś, kurde, jakąś zajebistą taktykę, żeby zabijać ludzi. Normalnie nogi se robi typ i tam ich tepa. Okej, okay, weźmy ich, że tak powiem, wypuszczajmy. Zastanawiam się, jak ja bym mógł go wypuścić, że tak powiem, tego ziomka, bo oni tutaj wszyscy giną. A ja jeżeli wyłączę przez przypadek Vanisha, to się dzieje coś takiego, że mam... No właśnie, takie coś się dzieje. Więc kurde, nie wiem, jak to zrobić. Wpadłem na genialny pomysł, rzucić sobie podkę niewidzialności. To jest najlepszy pomysł, jaki mogłem wpaść, nie, widzowie. Ten ziomek właśnie sobie lata na elytrze, czekajcie. Mam jakiś pomysł, co możemy zrobić. Poczekajcie, bo nie wiem, czy on mnie tutaj nie zauważy. X-Rusek, okej. Okay. Czy ja mu mogę zabrać elytrę? Zabierzmy mu te fajerwerki. Okej, okay, w tym momencie mu znikły fajerwerki. Macie chyba na chwilkę. Ej, moi drodzy, w ogóle nie zauważa tego, że mu zabieram itemy. Co jest z tym ziomkiem? On nie zauważa tego. Co jest? Dobra, moi drodzy, skończyły się żarty. Mam wyrąbane. Czas go totalnie wkurzyć. Moi drodzy, plan jest bardzo, kurde, gruby. Plan jest gruby, widzowie. Ja w tym momencie wyłączam sobie wszystkie te rzeczy. Biorę sobie, mam game moda, okej, okay, kit. Bierzemy, moi drodzy, sobie najlepszego kita, najlepsze sety i, moi drodzy, walę go na łeb po prostu. Dobra, moi drodzy, ja w tym momencie jestem przygotowany. Po prostu się do niego tepam, do tego ziomka na Vanishu. Mam wyrąbane i od razu go, kurde, walę na łeb. Czy on jest naprawdę na spawnie? Ja pierdziel. Okej, okay, moi drodzy, to nie jest wcale problem. Tepniemy go sobie, moi drodzy, w jakąś, kurde, dziurę. I jestem mega ciekawy jego reakcji. Ja jestem pewny, że on się strasznie może zdenerwować, ale o to chodzi, widzowie. O to chodzi. Czas zdenerwować Ruska. Nie obraź się na mnie, mordo. Moi drodzy, walimy go. Walimy go na grubej rurze, że tak powiem. No typek został tepnięty tutaj. Kurde, czy on naprawdę mi ucieknie? On chyba mi ucieknie, widzowie. Co to w ogóle są za dźwięki? Czemu jest już jakieś dziwne dźwięki? Dobra, czekajcie, czy on naprawdę mi ucieknie? Dobra, on nie musi teraz zginąć. On, widzowie, to nam nie chodzi o to, że on zginął. Nam chodzi o to, że on się wkurzył, że jest jakaś faworyzacja na serwerze i takie rzeczy. Wiecie, o co chodzi. Nie wiem, czy tylko nie napisał na czacie, że zdjęcia go tepnął, oby nie. Okej, widzowie, on mi uciekł, nie ma problemu. Idziemy zacząć reakcję. Moi drodzy, to jest ten moment, w którym ja go tepnąłem. Dobra, moi drodzy, to jest ten moment, w którym go tepłem. Jest!
No ty ma mindfucka ostrego, widzowie. No i ja sobie go tu biję. No co jest grane? Co jest grane, Benio? Co jest grane? A on uciekł litrą, ale wariat. To jest! Ale on ma śmieszny głos, ja pierdzielę. No to nie śmieszna reakcja, halo? Widzowie. Widziałeś to, Boilux? Widziałeś to, Gordo? Widziałeś to? Panie administratorze! Co to ma być? Panie administratorze! No nie, mówiłem, widzowie. Zostawcie lajka, to za mocne. Mówiłem, że będę wkurzał. Z jakiego powodu on był niewidzialny? No, miałem niewidkę. Tak, przecież nie depnął, ja się nie depnął. Dobra, on jest zdenerwowany. On jest strasznie zdenerwowany. A dobra, nie wiem. Już chciał wyzywać od trzymat! Dobra, moi drodzy, oglądajcie film do końca, bo ja go będę banował na końcu. Jestem mega ciekawy, jeżeli ta reakcja była taka mocna, to jak on dostanie bana, to on zniszczy komputer, mam nadzieję. Znaczy, że lepiej nie, ale wiecie, no to tak mam nadzieję, że coś w tym stylu, nie? Że będzie taki poziom zdenerwowania, bo jestem dzisiaj szmatą wredną, sorry, widzowie. Dobra, dybnijmy się do niego na waniszu, zobaczmy co on tutaj robi. On dalej jest na spawnie, czy on jest na spawnie? Trzeba go wyciągnąć z tego spawna, cholera. Dobra, mam tutaj głupi pomysł i on będzie strasznie, strasznie chamski. Będziemy musieli go tepnąć. Chciałem go tepnąć na żarkę i żeby się zdenerwował, ale tutaj za bardzo nie ma osób, więc tepniemy go, słuchajcie, do swojej gildii. Do jego gildii, która będzie całkiem zniszczona. Znaczy całkiem zniszczona. GATP osy dysy. Moi drodzy, tepniemy się. Czemu ja nie mogę się tepnąć? Nie wiem czemu, widzowie, nie mogę się tepnąć do gildii OSDS. Albo jestem jakiś głupi, albo on ma jakąś dziwną gildię. Dobra, nie wiem, coś się zbugowało chyba. On ma gildii ping, moi drodzy. Pingujemy, info ping. Czy on jest tej gildii, widzowie? Tak, moi drodzy, to jest jego gildia. Plan jest taki, żeby ją całkiem zniszczyć w jakiś ciekawy, kurde, sposób. Jeszcze nie wiem w jaki. Ale dobra, tepniemy go do jego gildii i będzie taka dźwignia i będzie TNT. Moi drodzy, aha, nie mogę budować. Nie ważne. Dobra, to jest, moi drodzy, jego gildia i będę go tutaj zaraz tutaj tepał. Plan jest taki, że no, może wybuchnie, może nie. On o tym zadecyduje, widzowie. Wystarczy, że chest, albo nie. Okej, moi drodzy, dałem tutaj dźwignię, tepamy go do siebie. Czekajcie, tylko jeszcze sobie potę rzucę, okej. SX Rusek, jestem ciekawy, co on totalnie zrobi. Dobra, tepnijmy go tutaj. To jest jego gildia, dobra, czekajcie, dobra, wyłączamy GMA w ogóle. Będziemy go bić, dobra, walić, bijemy go na IK-bodzie. Kurde, co ja będę, mam wyrobane. Jak zobaczycie jego reakcję, chcę widzieć dymy. To mają być dymy, zróbmy to. Moi drodzy, no jak go sobie jeszcze podpalił na TNT, widzowie. Jeszcze podpalił te TNT, widzowie. U siebie w gildii, co jest to, mordo? Dobra, ja go nie chcę zabić, ja go tylko chcę obić, moi drodzy. Ja go chcę tylko obić, tak żeby na przykład mu totem tylko, że tak powiem, no wywalił się. No i tyle. Moi drodzy, no zaraz będziemy go banować. Zaraz będziemy go banować. Ja już wiem, że on zaraz pójdzie najprawdopodobniej do Nilexa i nie chce mieć przez przypału, więc Nilex nie obraź się na mnie. Ja oczywiście tutaj nie robię żadnego przypału. Wcale to nie jest przypał. On nadal nie widzi. O kurde, spadłem, ty co jest? Ty ciomku, chodź! Chodź tutaj, Beniu. Dobra, zostawiamy go. Chcemy zobaczyć reakcję. Wyrąbane, dobra, macie wanisza. To jest, moi drodzy, moment. Dobra! W którym ja go tepłem tutaj. Na szczęście. O, okej. Okay. O kurde, się ma zdenerwował, widzowie. Nie mogę go bić! Nie może mnie bić! Nie, no nie. Jego rak. Nie! On nie wie, że to jest jego gildia nawet! Nie, nic tego! Nie, moi drodzy, myślę, że troll jest mocny. Widzowie, no leć! No się zdenerwował trochę. Mogę tu niszczyć? Mogę niszczyć! Dobra, on tu ucieka, co jest? Dobra, on był strasznie, widzowie, zdenerwowany, mi się zdaje już. Przez to, że masz streama, dziś robi na złość. No to taki właśnie jestem, jak masz streama, to masz przejebane. Dobra, widzowie, skończyło się. Skończyły się, kurde, żarty. Banujemy wariata. Moi drodzy, skończyły się żarty. Tepnijmy się do niego. Ostatni raz, widzowie. Ja nie wiem, co tu mogę jeszcze mu zrobić. Czekajcie, zabierz mu wszystkie itemy. Zabierz mu wszystkie itemy, moi drodzy. Moi drodzy, zabierałem mu czekajcie, kurde, bo on będzie mi widział. Dobra, moi drodzy, zabierzmy mu, moi drodzy, w tym momencie wszystkie itemy i go zbanujmy. Ja oczywiście mu oddam zaraz te itemy. Tylko chcę zaraz zobaczyć reakcję. Okej, nie ma już itemów. X Rusek. Elo. Dobra, moi drodzy, czas zobaczyć reakcję mała lacika, no. Nie, no nie, źle pani zęciaku stawię. Czemu powiedział zęciaku? Skąd on wie, że jestem zęciak? No nie, no! Okej, okay, on się tu... nie, no to wielka się... widzo... no. O, jest, moi drodzy, bad. Znowu? No niestety, aha. Mordo. O, to co? Na wakacje idziemy. To jest banowane tę audycję. O, to jeszcze cały czas bada, właśnie dałem mu unbana ogólnie. No to nie, źle się bawicie, moje fajerwerki, halo. Chyba się zdenerwował, widzowie. Chyba się, widzowie, zdenerwował. Ja już mu daję na drugim monitorze, no właśnie super, itemy daję, ku, widzowie. Super, jesteś, super. Dobra, zdenerwował się. Widzowie, na wakacje idziemy. Taki był, widzowie, cel. Ja cię przepraszam, mordo. Nie, 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 nie.
widzowie. Widzowie, co napisał? O, o, ci... o, o nie, dobra, widzowie, ja mu zostawiam suba oczywiście, zaraz mu napiszemy coś na czacie. O, no i, no i Zęciak, tak, możemy się dogadywać, nie? No, także chyba już jest, już się chyba nie obraził, widzowie, już jest na mnie ten, dobrze nastawiony. No, także moi drodzy, no, tyle z tego odcinka, nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawiajcie oczywiście lajki, subskrypcje, z dzwonem, moi drodzy, bądźcie super, ja może im coś tutaj dam, a nie, to nie jest jego gilda w ogóle. Ty, tu się wbili, co jest, dobra, nieważne. Moi drodzy, to było na tyle z tego odcinka, zostawcie lajki, zostawcie subskrypcje, subskrybujcie również Ruska, bo może się na mnie będzie mnie wtedy może lubił. Trzymajcie się i cześć.